Witam drodzy widzowie. Dziś serial Luźne Rozmowy. Tematem będzie kontrole i stawki w górę. Stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego idą w górę, a Poczta Polska przeprowadza wzmożone kontrole w mieszkaniach i firmach. Kontrolerzy pukają do drzwi lokali prywatnych oraz firmowych. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy posiadamy w domu lub samochodzie odbiornik radiowy i telewizyjny oraz czy są one zarejestrowane i opłacamy w związku z tym abonament. 3 razy więcej wniosków o egzekucję abonamentu RTV. Poczta Polska w pierwszym kwartale tego roku skierowała do Urzędu Skarbowego 3 razy więcej tytułów wykonawczych uprawniających do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w związku z nieuczyszczeniem opłat abonamentowych niż rok wcześniej. Kara za niepłacenie abonamentu RTV wynosi 30-krotność opłaty miesięcznej. Od nowego roku wyższe stawki abonamentu RTV. Obecnie każdy posiadacz odbiornika radiowego powinien płacić Państwu 7,5 zł miesięcznie. A jeśli mamy w domu telewizor lub telewizor i radioodbiornik 24,50, takie stawki obowiązywać będą jeszcze do końca roku. Od 1 stycznia 2023 roku zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za odbiornik radiowy będziemy płacić 8,5 zł miesięcznie, a za telewizor 27,30. Także drodzy widzowie, podwyżki, kontrole, podwyżki. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Pozdrawiam, Short Joker.